moja gwiazdo. Moja gwiazdo, gdzie ty jesteś? Mój wspaniały aniołku, ty mój kochany. Jesteś tu i tam. Tutaj jest. Wiadomo kto. No dzień dobry. Motyw muzyczny w uniwersum przewija się niemal od początku. Obaj panowie przejawiają talent wokalny i przyjrzymy się, kto jest jakim grajkiem. Wokalistą, tekściarzem. Zacznijmy od najsłynniejszego organisty w Polsce, od Leżynowy Rzympolak. Cechuje się wybitnym, lirycznie poziomem, nawiązując głównie do religijnych kwestii. Co nie jest dziwne, biorąc pod uwagę, że był organistą, jak twierdził, a skoro on tak twierdzi, to musi tak być. Niestety, mając klawisze przed sobą, które przywiózł mu jeden z widzów, odmówił zaprezentowania swoich umiejętności, pewnie ze względu na zmęczenie, a zresztą to on niczego udowadniać nie musi, bo mu się wierzy na słowo. Ma też doświadczenie w byciu dyrygentem, a praktyki łapał w choroszczanskiej bazylice świętego Wendę Łamana. Hej, hej, kochanie ma, hej, hej, kochanie ma. Bardzo lubi również przekształcać znane stare piosenki na swój oryginalny, warmiański sposób. Gdyby ja miał gitarę, to by ja na nie grał. Wiedziałbym o swojej miłości. Tak, covery mu wychodzą genialnie. Jako iż są to często religijne pieśni, to powinien się spowiadać z tego, że tak znęca się nad uszami świętych, którzy muszą wysłuchiwać tych jęków. O Panie, Ty na mnie spojrzałeś. Melancholijny, religijny temat to motyw przewodni jego muzycznego repertuaru, natomiast bywało, że pokazywał pazur grając rock'n'rollowy, kultowy już kawałek Wendę, Wendę, Łęku, Łamane, co jest naprawdę godne uwagi i no ewidentnie dał się ponieść imprezie, a tembr głosu fenomenalny. Barwa, w której potencjał dostrzegalny gołym uchem i naprawdę szkoda, że częściej nie wcielał się w członka ekipy z Toronto. Wendę, Wendę, Łęku, Łamane! Walo mene! Eo laba! Wende eme! Lo me ede! Co me ako ea! Zaprezentował również swoje umiejętności grania na harmonijce. No, niestety nie jestem kompetentny, aby ocenić ten występ. Oprócz opanowania klawiszy, czego niestety nie zaprezentował, oraz graniu na nerwach wielu osobom, to głównym instrumentem, jakim się posługuje, jest oczywiście gitara klasyczna, w której osiągnął status mistrzowski w rzępoleniu. Ukrasza swoje występy asłuchalnym jazgotem, porównywalnym zupełnie do niczego. Sąsiedzi nie muszą wychodzić z domu, aby poczuć się jak na koncercie w Choroszczy. Ciekawe są jego pieśni bazujące na miłosnych motywach, odnosząc się do wyimaginowanych kobiet, choć ciekawe, czy ta milenka istnieje, a jeśli tak, to po takim występie powinna rzucić stanikiem dla jego. Pogwizdywanie w trakcie śpiewu naprawdę nadaje kolorytu temu wszystkiemu. Wspaniały występ. Na specjalną uwagę zasługuje krótka solówka w jego wykonaniu w dziwnym, nieznanym nikomu dotychczas języku. Eksperci mówią, że to spontaniczny występ, ale niewykluczone, że to dzieło jego życia, które pisał kilka lat. Ej,
Bardzo też podoba mi się jego imitacja grania na gitarze pod rytm kawałka Genesis Land of Confusion, co zresztą wam prezentowałem wcześniej. Próba śpiewu tej legendarnej piosenki przez założyciela składu z Toronto, Nitro Kędrylowca, to też coś pięknego i razem mogliby tworzyć udany duet. Naprawdę szkoda, że tak rzadko razem występują. Odleżynowy Rzypolak swego czasu prezentował tak zwane disy, kawałki, w których no, odnosił się do hakerów, jadąc po nich jak po mopru, tudzież masełkiem po chlebie. Zaprezentuję wam jedną z nich, najłagodniejszą, bez tony wulgaryzmów, która brzmi legitnie oraz niesie istotny przekaz. Ty, dziadzie stary, zacofany! Ty, dziadzie stary, niemądry! Ty jesteś stary dziad, który nie znasz całej historii, nie znasz tej historii mego ojca świętej pamięci, którzy walczyli za Polskę, za krew, wylewali swą siłę, które wylewali za Polskę, za rodzinę. Ty dziadzie stary, zapoznaj się z tą historią prawdziwą, a jak nie, to zapytaj swego taty, mamy też. Posłuchaj tej piosenki i zrozum, że nasze rodzice wszyscy to wylewali za Polskę, za krew, za siłę, za ojczyznę, za Boga i też. Może podsumuję jego występy styl jako taki religijno-melancholijny, bazujący na wspomnieniach. Jest powtarzalny brzmieniowo, natomiast raz na 100 lat potrafi pokazać pazur. No, jest też smętny, potrafi grać na trzeźwo, nie potrzebuje alkoholu, aby prezentować swoje umiejętności wokalno-instrumentalne. Myślę, że na jakąś statuetkę Grajka Bębeńskiego na rozdaniu Music Horror Awards zasługuje. Co ma ako a? Przekwitnęły pęki białych ród, jasieńku z tej wojenki ród, jak za dawnych lat bywało. Przejdźmy do rock'n'rollowca z Nitro i Kości, założyciela składu Nitrana. Przede wszystkim pierwsza różnica względem ukochanego przyjaciela to to, że jest niezwykle dynamiczny, no taki żwawy, gdy chwyta za gitarę. Gra szybkie melodie, a jego wokal to zmarnowany talent. Iro, nia, będzie jasna i będzie jasna, stereo! Bo jestem jak wiatr, jak wilk, jak bonzo. Bęc. Szkoda, że przerwał karierę. Podobno na którejś z tras koncertowych zabalował po występie ze swoimi, no, licznymi fankami. Zaszył się w hotelu na kilka tygodni, racząc się Anserwentrunkiem i paląc kamele. Po tym maratonie doznań struny głosowe przepalone dla jego permanentnie. Joa! Teresa kurwa dario! Waria na ku! A ja na luwa! Wada ha! Wachu! A na mi kurwa! A! Why,
Ła! 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 Ja! 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 Ła! Ła! Ja! Motywem przewodnim jego występów podwórkowych jest, no właśnie, co ciężko stwierdzić, bo tematyka jest przeróżna. Na pewno obsceniczne utwory na temat kobiet. Było ich tyle, że trudno zliczyć. Utworów oczywiście. Zośka, Zośka! Podnieś świeczkę! A ja kocham wspaniałe kobiety, które są ciepłe, gorące, pachnące i po prostu chciałem powiedzieć, że jestem sobą, to jest major i po prostu jesteście zajebiści goście, to jest major, taki major jest, taki major się urodził i major będzie. Spontaniczne podśpiewywanie na temat danej damy wchodzi w grę, jak i przemyślane, przygotowane wcześniej utwory. Śpiewał na przykład o sobie, o widzach, o żołnierkach, o Johnym i przy Johnym muszę się zatrzymać, kimkolwiek on jest, bo uważam, że początek tego utworu jest po prostu genialny. Tylko trzeba śpiewać. Johnny, 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 jesteś gotowy? To jest życie youtubera. Jeden ci daje, a inny zabiera. Bo streamer to w kolano strzał. Ha, ha, yeah. A jeden dał, a drugi cię sprzedał. Bo streamer to w kolano strzał. A jeden dał, a drugi cię sprzedał. Nic nie poddaje się. Nie, nie, nie. I brnę do przodu, bo Meksykano jeden jest. Nic nie poddaje się. Słonowat, słonowat, słonowat. To nie sztuka. Po prostu to jest sztuka, po prostu ocenić, że ten produkt jest pyszny i bardzo dobry. Słonowaty. Złapię od razu łap. Dostaniesz od razu zbań. Na trzeźwo nie lubi grać. Zdecydowanie bardziej po rosołku włącza mu się taki tryb Toronto, a na trzeźwo lubi sobie podśpiewywać, gdy ma dobry humor. Jest na ogół właśnie bardzo spontanicznym grajkiem i to go cechuje. Działa pod wpływem impulsu. Chwytając za gitarę, połączenia neuronowe w mózgopodobnym organie między uszami szaleją. Nabiera pewności siebie i po prostu jest. Jest sobą. Częściej śpiewa w języku bliżej nieokreślonym, znanym tylko dla jego, w przeciwieństwie do odleżonego rzympolaka, a dynamiczne, takie rozmaite, niesztampowe brzmienie spod jego palców to naprawdę oryginalne utwory nadające charakteru występu. Przypomnę wam teraz równie dobry kawałek jak wersja demo Johnego, choć zupełnie inny, gdyż jest to naprawdę trudne do zinterpretowania. Lirycznie nie ogarniam, natomiast przede wszystkim liczy się brzmienie i styl. On również pokazał, jak gra się na harmonijce. Warto dodać, że obaj panowie opanowali do perfekcji sztukę grania na gitarze bez kostki. No, cóż tu więcej dodać. Tak się gra. Festiwal rozdania nagród w Choroszczy podobno szykuje dla jego jakąś fajną niespodziankę, jak to się mówi. I ma być uhonorowany za cały kształt kariery. No i co? Dziękuję za wypowiedź. Jazzes o rozes! Don Lorda,
na waj, dobry waj, waj, waj. Zale, i po prostu pozdrawiam was wszystkich wspaniałych widzów. Trzymaj, Tasie, i piątka. Do widzenia.